Nielegalne wycinanie choinek z lasu, jak i ich zakup z nielegalnego źródła wiąże się z konsekwencjami karnymi. Najczęściej jest to mandat, a w przypadku większych ilości może to być nawet skierowanie sprawy do sądu. Dlaczego pomimo wielu apeli nadal zdarzają się takie przypadki? W większości wypadków to jest tradycja, nieświadomość i jak gdyby taki brak poszanowania dla innych ludzi, ponieważ no, ten las służy nam wszystkim, a takie wyniesione gdzieś tam z tradycji, że ktoś pójdzie sobie z siekierką do lasu w tych czasach, kiedy jesteśmy w okolicy 50 czy 70 tysięcznego miasta, no to już nie działa. To działało może w dawnych czasach na wiejskich obszarach, kiedy to były sporadyczne sytuacje. Dzisiaj gdyby każdy mieszkaniec Ostrowca chciał do swojego domu przynieść choinkę, no to brakłoby nam lasu i byłyby te spustoszenia niewyobrażalne. I dlatego wydaje mi się, że nie ma żadnych powodów, żeby ryzykować konsekwencje wynikające z tego, że Straż Leśna złapie takiego człowieka. Przestępcy ujęci na gorącym uczynku muszą liczyć się z karami. Mandat za kradzież stroiszu wynosi do 500 zł. Przeciwdziałając szkodom w okresie przed świętami Bożego Narodzenia, leśnicy prowadzą całodobowe patrole w okolicach narażonych na kradzieże. W tym okresie intensywna jest też współpraca z jednostkami policji, Straży Miejskiej, Straży Łowieckiej i Inspekcją Transportu Drogowego. Jest to taki przykry obowiązek dla pracowników nadleśnictwa, służby leśnej, straży leśnej, która jest organem do tego powołanym, że musimy te działania podejmować, bo my byśmy woleli szkolić, edukować, przedstawiać ludziom piękną przyrody i gospodarować zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki. A wszystko, co jest wynikiem kradzieży, działań nielegalnych, no, zaburza nam ten normalny system pracy. I zapewniam, że żaden z moich kolegów ani ja nie jesteśmy ani zadowoleni, ani szczęśliwi, ani nie mamy zamiaru biegać i ganiać kogoś. Raczej byśmy woleli uśmiechnąć się i zaprezentować, jaki jest piękny las, jaki piękna Polska i jakie lasy polskie dają satysfakcję z codziennego obcowania z tym pięknym przyrody. Organizowane są wspólne akcje i patrole, w tym skierowanie głównie na kontrolę punktów sprzedaży choinek i stroiszu. Oczywiście takie kontrole, z tego co wiem, na okolicznych targowiskach są prowadzone. Są dokumenty, które poświadczają. My jako Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski w tym roku nie sprzedajemy tych choinek w formie detalicznej ze względu na to, że mamy już dość wyrośnięte te choinki. One nie spełniają tych takich kryteriów, które społeczeństwo by oczekiwało po takiej choince. Mimo nagłaśniania problemu, Straż Leśna stwierdza corocznie kilkadziesiąt przypadków nielegalnego pozyskiwania gałązek, a czasem całych drzewek. Strażnicy dla wykrycia sprawców oprócz patroli stosują również kamery i fotopułapki. Tylko w 2020 roku na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu odnotowano 67 przypadków kradzieży stroiszu, a w 2021 roku było ich 50.